witajcie w nowym dniu. Dzisiaj kontynuujemy naszą wycieczkę po Lefkadzie. W zasadzie dopiero zaczynamy zwiedzać. Dzisiaj przed nami bardzo fajny plan, ponieważ zaczynamy zwiedzanie od najpiękniejszych widoków na Cyplu. Jedziemy na Cypel z latarnią morską, jest on położony na takim wysokim klifie, także mamy nadzieję, że będzie przepięknie. A później dwie śliczne plaże, może jeszcze jakieś inne widoczki. Także dzień zapowiada się fajnie, malowniczo. Bądźcie z nami. Z kempingu prowadzi nas tutaj taka droga dobra jakościowo. Jest to nowa droga. Jeszcze na nie wszystkich mapach na wyspie jest ona zaznaczona. W Google już jest. Jak widzicie jest... Nie pokażę miejscowość, czekaj z Google jeszcze. Tak wygląda z góry nasza miejscowość. Droga jest jakościowo dobra. Trzeba bardzo uważać, ponieważ nie ma z lewej strony barierki, a już poza drogą jest wysoko. To trzeba bardzo na to uważać, ale widoki już nas witają bardzo fajne. No dzisiaj niestety jest trochę bardziej pochmurny dzień. Mamy nadzieję, że pomimo to uda się co nieco zobaczyć, w sensie, że no, kolor wody jest już inny, jak nie ma słońca, także robi trochę mniejszą furorę, ale ta zieleń wynagradza. Latarnię morską. No, droga tutaj jest fantastyczna. W sensie pod kątem widoków. Bo jak widzicie, jest trochę niebezpiecznie. Dobrze, że się nie musimy z nikim mijać na tych zakrętach. Tam już była niezła dziura. Trzeba było się z kimś mijać cały czas, no to byłby wielki stres. A tak spokojnie, swoim tempem sobie jedziemy. Oj, mamy latarnię tutaj, zobaczcie. Latarnie może same w sobie nie są jakieś urodziwe, ale są tak pięknie położone. Tomek rozmawia jeszcze. Praca na wakacjach. Jesteśmy na górze. Z daleka widać taki wielki statek pasażerski. A tam małą żaglóweczkę. I to jest mała żaglóweczka. Widoki są tutaj naprawdę fantastyczne, ale jest mega też stromo. Dobrze, że tutaj są takie bramki zabezpieczające. No bez tego byłoby ciężko. No i tutaj mamy morze, zobaczcie, z trzech stron. Jest tylko taki cienki przesmyk, ale tutaj są klify. Zobaczcie. Jakie piękne zatoczki, tam muszą być i plażyczki, ojejku.
patrz, tutaj mamy drogę, potem mamy dół. W zasadzie droga jest tak wąska, no tutaj na zakręcie to można się minąć, potem byłoby gorzej i sobie można zwiedzić zatoczkę na dole. Ta latarnia morska znajduje się na samym Cyplu, na południowym zachodzie wyspy. I teraz chcemy sobie połączyć jakby tą małą wycieczkę. Teraz jedziemy na plażę Porto Cacique. Jest to podobno jedna z piękniejszych plaż, jak nie najpiękniejsza na Lewkadzie. Podobno w Grecji. Także pojedziemy, też będziecie mogli sami ocenić. No, dzisiaj słońce tak nie pada na... nie ma takich promieni słonecznych, które nie padają tak na wodę, więc te kolory nie są takie turkusowe, nie przeplatają się te różne kolory błękitu. No ale samej plaży jesteśmy bardzo ciekawi. Janio śpi, podobno tam jest około 50 schodów do przejścia. Tak sobie jedziemy, a tu nagle jesteśmy na samej górze, a tutaj jest, zobaczcie, miejscówka na kampery. Przyczepą to tutaj bym się nie zapuszczał, ale z takim widokiem nocować, to wam powiem, że robi wrażenie. Zobaczcie, jak jest wysoko. A tutaj w ogóle jest jakaś tawerna na górze i plac zabaw. Bardzo fajne miejsce. Nie wiem, czy tam się coś płaci. Wydaje mi się, że nie, bo raczej te kampery tak stoją bardzo na dziko. Tutaj jest parking. A tam zobaczcie. W tym miejscu widzicie plażę piaszczystą. Widzicie, tutaj jest akurat sporo aut. Jest dosyć spora infrastruktura. Schody. Ale kolor wody, co? Idziemy z tobołami. Zdecydowanie najpiękniejsza plaża, na jakiej będziemy i byliśmy. Koniecznie musisz tu przyjechać. Na górze jest jakaś infrastruktura taka w miarę dobrze zorganizowana, gastronomiczna. Można się czegoś napić, coś zjeść. Są też buty do pływania, bo podobno tutaj są potrzebne. Zbadamy, zobaczymy. Ale udało nam się wykąpać. Woda strasznie zimna. Tak, to chyba najzimniejsza, jaka była do tej pory. W zasadzie no tutaj też jest otwarte morze, więc no więc dlatego się nie miksuje, nie nagrzewa, jest bardzo zimna. W dodatku bardzo szybko się robi, bardzo głęboko. Także w przypadku dzieci, no w zasadzie uważamy, że na takie maluchy to plaża jest
niekoniecznie dobra, jest niefajna. Natomiast dla starszych dzieci super. Także... Tutaj jest taki żwirek z takim piaseczkiem jakby. To nie jest jakiś taki piasek taki idealny. Ale tylko taki to... bardzo malutki żwirek po prostu, nie? Ale to dopiero w drugiej części. Tam byliśmy z tamtej strony na początku, tam były same większe kamyczki. Nie widzieliśmy żadnych żyjątek wonnych, żadnych rybek. Owszem, były osoby, które nurkowały z maskami, ale nie wiemy, czy cokolwiek byłoby widać jakby przy tej formie pływania. Ogólnie plaża jest świetna, naprawdę woda niezapomniana, także bardzo polecamy, żebyście przy okazji tutaj wstąpili. Skały robią mega wrażenie, w szczególności jeszcze od strony wody, jak się na nie patrzy. Zejście jest całkiem w porządku. No jest, Piotrusz policzył, 72 chyba. 70 parę schodków. 70 parę schodków, no. Tak. I jakby jest to okej. Okay. Na szczęście Jasiek się obudził, więc nie musieliśmy go znosić w wózku, bo to już byłoby mega trudno, mega ciężko. No jednak wózki odpadają zupełnie. Ale no dojazd jest dobry. Wąską bardzo drogą, ale dojazd jest dobry. Nawet zobaczyliśmy na parkingu parę kamperów, które sobie stanęły tak, że mają widok po otwarciu drzwi na plażę z góry. Także fajna miejscówka. Tak, tak, plaża świetna. Ogólnie pytaliśmy się pani na kempingu, tak, co jakby tutaj poleca najbardziej, no to tą plażę jakby podała w pierwszej... w pierwszej linii, że tak powiem. Tutaj też niektóre dni tygodnia przyjeżdżają statki. Widzieliśmy... W środę. Tak. W środę. Widzieliśmy wycieczki, takie rejsy w zasadzie, po wyspach, po tak, plażach. Tak. Nie wiemy, ile kosztują, bo było zamknięte akurat, ale między innymi tą plażę widzieliśmy właśnie w prospekcie z wycieczką po prostu. Tak. No. No dobra, no to co? My z tej plaży zaraz uciekamy, jedziemy na kolejną. Jedziemy na kolejną, z tym, że to też powiemy wam jakby później. Jest plaża bardzo ciężko dostępna pod kątem ilości schodów i pod kątem dojazdu. Mamy nadzieję, że chociaż z góry uda nam się wam ją pokazać. Podobno jest cudna. No, nie będziemy schodzić, jednak 300 schodów czy 400 z dziećmi, no to jest trochę za dużo. Także no chociaż chcielibyśmy ją zobaczyć od góry. Chłopcy się bawią na skałach, udają kozice i są też bardzo zadowoleni. Także jakąś formę sobie znaleźli tutaj spędzania czasu. O, co tam jest? Janiu, co tu jest? Mama. Jajka? Tak. Jajka kozicy, tak? Tak. Jakieś wyjątkowe te kozice, jak jajka znoszą. Jajko. A tu Piotruś wydobywa jajka, tak? Jak widzicie, jest trochę kamperków. Mają przepiękny widok. Wyjechaliśmy już z plaży i jesteśmy teraz na górze. To jest to miejsce, gdzie stały te wcześniej kampery. One już odjechały. I zobaczcie, jak tutaj jest przepięknie. To jest Egremni Beach, na którą też mieliśmy jechać, ale chyba nie ma tam dojazdu, bo w ogóle nikogo nie ma. Jest taka plaża z tych trudno dostępnych. 300-400 schodów do przejścia. Także z dziećmi odpada, ale po prostu z góry wygląda to przecudnie.
Staliśmy sobie tutaj, jeszcze spotkaliśmy Polkę, która mieszka tutaj od 15 lat, zatrzymała się, bo zobaczyła polską rejestrację. Troszkę nam popowiadała tutaj o tym miejscu. Ogólnie ta plaża na dole, która jest za mną, jest niedostępna, ponieważ jak było trzęsienie ziemi, to zawaliły się schody i w tej chwili już nie ma tam w ogóle dojścia. Także jest taka dostępna tylko z morza. No i dlatego jest taka dzika i odludna, ale po prostu z góry wygląda przepięknie. Zobaczcie jeszcze, jaka przestrzeń jest za mną. Po prostu cudnie. Jadąc z południa na północ, drogą po lewej stronie, jakby od plaży, na której byliśmy, i tej plaży Egremni, jest dojazd tylko dla auta poniżej 2,5 tony i kampery tutaj też nie mogą wjeżdżać, no chyba, że ważą mniej. Ze względu właśnie na taką na przykład górę drogę. Trzeba było ostro wjechać i także jest tutaj takie ograniczenie, weźcie to pod uwagę. Droga trochę mi przypomina Pelion, w sensie, że jest w miarę szeroka, a w miasteczku się akurat zwężała. Ale już jest lepiej teraz trochę. Tutaj jest skręt na Gyalos Beach. O Gyalos Beach o tyle możemy powiedzieć, że wiemy, że tam są skałki. Akurat pani z naszego kempingu mówiła, że no ogólnie jest to plaża popularna, ale ona akurat jej nie poleca, bo są skałki i jakoś na niej nie robiła wrażenia. Także plaża Gyalos też tutaj jest. Jak będziecie mieli czas i ochotę, to no w zasadzie warto poznawać też to, czego się nie widziało wcześniej. Pewnie jest w internecie dużo zdjęć z tej plaży, to możecie sprawdzić. Plaża Gyalos to tu. Między tą plażą Gyalos a miasteczkiem Atani po drodze mijaliśmy kilka punktów z lokalnymi wyrobami. Jeżeli byście byli zainteresowani, tutaj są różne oliwki, oliwy, miody, wina różne. I u innego pana zdecydowaliśmy się na takie zakupy. Niestety płatność tylko gotówką, w związku z tym, że tak powiem, duże ograniczenie. Już ostatnio się przerzuciliśmy na Revolut i głównie nim się posługujemy. Także za całą gotówkę, jaką mieliśmy przy sobie, za zakupów dokonaliśmy. Kupiliśmy przepyszne oliwki, fajne miody. Były różne tymiankowe, kasztanowe, pomarańczowe. Zdecydowaliśmy się na miód kasztanowy i na miód kasztanowy i tymiankowy. I tymiankowy, tak. Było bardzo miło, ponieważ mogliśmy spróbować. Pan dał nam do degustacji 5 różnych miodów. Wszystko było, że tak powiem, zapakowane jednorazowo, także no, jakby z... Pan przygotowany świetnie do tak, pod kątem covidowym. Tak, i mogliśmy spróbować. Pierwszy raz mogliśmy też spróbować oliwek, także też przynajmniej wiedzieliśmy, co kupujemy. Zaproponowano nam takie mniejsze oliwki do sałatek, w szczególności do sałatki greckiej, bardzo dobre. No i kupiliśmy większe kalamate. Ceny w stosunku do marketu, wiadomo, no, konkurencyjne. Przez to, że była też duża konkurencja w tych punktach, to też jakby ceny nie były tak mocno wygórowane. Za miód już mówię. Za taki miodzik takiej wielkości, to jest ponad chyba 300 ml, to zapłaciliśmy 6 euro. I za miodzik tutaj jest tymiankowy, a ten jest jeszcze z white flower. Biały kwiat. Tak, to jest taki tymiankowy w miksie. To za ten zapłaciliśmy 3 euro, normalnie 4, ale dostaliśmy euro zniżki. No, zawsze euro do przodu. No, ale spłukaliśmy się totalnie. A oliwki, taki duży słoik tych oliwek, one są mniejsze. Podobno lepsze do sałatki greckiej. Taki słój tych oliwek kosztował 5 euro. I jeszcze oliwki. To jest taki mniejszym słoiczku, już nie będę teraz rozpakowywać w aucie, żeby tam się nic nie wylało. To równie bywa. To taki mniejszy słoiczek, 4 euro. Kalamat, ale pan miał i mniejsze, większe pojemności. I zielone miał, my jakoś tak gustujemy w tych ciemniejszych, jakoś tak bardziej. Ale miał zielone też, w sumie nie spróbowaliśmy tej zielonej. W końcu nie. Ale miał też dużo jakby takich też produktów z miodów, jakichś balsamów, no dużo takich naturalnych rzeczy. Idziemy teraz do polecanej przez panią z kempingu restauracji Fly Me.
z podobno przepięknym widokiem. Jesteśmy już w restauracji, zamówienie złożone, właśnie do nas dotarło. To wam pokażemy, co my tutaj mamy. Ja zamówiłam świnkę, dokładnie nie pamiętam, która część, ale wygląda ładnie. Sos taki karmelowo-orzechowy, już spróbowałam, jest przepyszny. Tutaj mama wzięła sobie, to jest takie... Tagliatelle, ale to jest jakiś taki inny rodzaj makaronu, właśnie z krewetkami. Tutaj jest z dynią, cukinią, pomidorkami. Tomaszek wziął sobie risotto z... Frutti di mare. Tak. No i dla dzieci wzięliśmy jedną porcję, bo tak pewnie więcej nie zjedzą. To jest taki opiekane ziemniaczki z biletem z kurczaka. No i też mamy winka. Tu jest takie domowe, czerwone. Tutaj jakby robione przez nich. A ja mam białe, ale pewnie i na czerwone też się zaraz skuszę. Tomaszek piwko bezalkoholowe, no cóż, biedak, ktoś musi nas dowieść, ale co zrobić. No, także jemy przy tym pięknym widoku, jeszcze wam powtórzę, bo jest naprawdę fantastycznie. Takiego typowego zachodu nie ma, ale no tak tutaj światło się w tej wodzie pięknie prezentuje, że jest cudnie. Także do tej pory najpiękniejsza restauracja, w jakiej mieliśmy okazję jeść. Jedzonko było tak pyszne, że jeszcze skusiliśmy się na deserek. Już się rozpędziłam i zaczęłam. Jasiu zresztą bardzo mi pomaga. To jest takie ciastko, gdzie ma spód jakby z tych włosów, co są w takich tych ciastkach takich greckich. Potem jest krem pistacjowy. Na wierzchu również jakiś kremik taki waniliowy. Do tego były lody kajmakowe. Ogólnie całość jest bardzo dobra. A ty co powiesz o deserze? Przy tym pięknym zachodzie słońca. Ale już było trochę zimno, więc przynieśliśmy sobie sweterki, bluzy. No nie wiemy, czy wytrzymamy do samego zachodu słońca, ale jest i tak pięknie. Jesteśmy już po pysznej kolacji, bardzo zadowoleni. Wracamy na kemping. Ostatecznie dzisiaj nie udało się pojechać na żadną inną plażę. Ta plaża pierwsza nas zachwyciła. Na kolejną mieliśmy zamiar jechać, ale okazało się, że nawigacja nam wysiadła. Jednak jechaliśmy trochę inną drogą i nas zaprowadziło szybciej do restauracji. Też mieliśmy ją w planach. Ale jeśli już tak miało być, to już z tej plaży zrezygnowaliśmy ostatecznie i od razu pojechaliśmy na kolację. Także no, plaża, którą widzieliście razem z nami, no też musicie przyznać, że była fantastyczna. Także jak widzicie, bogactwo tutaj jest przeogromne. A tymczasem pozdrawiamy was. Jak wam się podobało, to dajcie łapkę. Tak, my prosimy o łapki w górę. Nowość. Prosimy o subskrypcję. Także jeżeli macie ochotę nas dalej śledzić, to subskrypcja z dzwoneczkiem, żebyście też widzieli informacje o naszych kolejnych filmikach. A jeszcze się będzie działo. Także zapraszamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.